Dzień dobry. Witamy w Waszyngtonie. Wjechaliśmy do kolejnego stanu, ale nie do tego Waszyngtonu, który pewnie kojarzycie, czyli do stolicy Stanów Zjednoczonych, bo Waszyngton miasto i Waszyngton stan to jest zupełnie co innego. Waszyngton miasto znajduje się na wschodnim wybrzeżu, Waszyngton stan znajduje się na północno-zachodnim, są bardzo daleko od siebie oddalone i po prostu tak samo się nazywają, a Waszyngton to jest stan, który znajduje się pomiędzy Oregonem i Kanadą i przez który będziemy przez najbliższe jakieś pewnie 2 tygodnie podróżować. Dzisiaj jedziemy do Parku Narodowego Mount Rainier, ale najpierw zjemy obiad. Tam Ola nam szykuje mac and cheese na obiad. A tutaj taka piękna rzeczka. Stan Waszyngton położony jest na północno-zachodnim krańcu USA i sąsiaduje z Kanadą oraz stanami Oregon i Idaho. Jest to wymarzony stan dla miłośników natury. Jest tu ponad 120 parków narodowych, parków stanowych i innych chronionych obszarów. Jedne z najpiękniejszych z nich to Park Narodowy Mount Rainier i Park Narodowy Olympic. Waszyngton może nie jest zbyt znanym stanem, ale to stąd pochodzą takie firmy jak Starbucks, Microsoft, Boeing czy Amazon. Welcome to Mount Rainier. How are we doing today? Hello, very well. Did you need a park map or some information today? Maybe a map. Newspaper? Of course. And you guys can go through on that right side over there. That's great, thank you. Have a good day. You too. Do kamery. Tak jak widzicie, wielka kolejka do wjazdu do parku. Wszyscy czekają, bo muszą kupić bilet, a my mamy nasz annual pass i pan ranger przechodził wśród samochodów, patrzył, czy ktoś ma. Jak miał, to po prostu dał nam mapkę. Nie musimy nic płacić, możemy wjechać. A wjazd kosztuje, nie wiem ile, kurczę, chciałem zobaczyć, ale zazwyczaj około 20-30 dolarów za wjazd do takiego parku, więc się bardzo dużo oszczędza. No i na czasie też. Waszyngton jest bardzo górzystym stanem, znajduje się tu też 10 wulkanów i ponad 3000 lodowców. To więcej niż we wszystkich innych stanach razem. Dojechaliśmy do Parku Narodowego Mount Rainier, którego głównym punktem jest góra Mount Rainier, a właściwie wulkan, który teraz niestety jest niewidoczny. A ja się już zjechałem, bo są straszne mgły, tak jak widzicie, i nie za dużo widać, więc się na razie nie wybieramy na żaden daleki szlak, idziemy na jeden taki krótszy, a jeżeli się rozpogodzi, to dzisiaj albo jutro pójdziemy na jakiś długi, ładny. Tu jesteśmy i teraz idziemy na ten taki krótszy szlak tutaj, z którego będzie widać lodowiec, a jutro idziemy na taki długi tutaj na cały dzień. Ale na razie na krótki. W ogóle to ten park słynie z kwiatów, z łąk, takich bardzo kwiecistych, z polnych kwiatów. I już tutaj na tym pierwszym szlaku bardzo dużo ich widzimy. I większość zdjęć, które pokazują tą górę, ten wulkan, którego teraz nie widać, to właśnie są zdjęcia robione z poziomu tych łąk. Może jeszcze jutro nam będzie dane zrobić takie zdjęcie. A na razie spotkaliśmy sarnę, spotkaliśmy świstaka i chyba tyle. I się nie bały ze zwierzęta w ogóle. No właśnie, Ola mówi, że się zwierzęta w ogóle nie bały, co jest dziwne. Ale chyba są przyzwyczajone do tego, że w tej okolicy są ludzie, bo 120 km stąd jest Seattle, czyli największe miasto Waszyngtonu. I bardzo dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Myślę, że to takie trochę ichniejsze Zakopane i Tatrzański Park Narodowy. Thank you.
Dzień dobry. Zapowiada się, że chyba dzisiaj będzie dużo ładniejsza pogoda, bo mgły się rozchodzą, góra wulkaniczna wyszła i chyba będzie piękny trekking. Ale najpierw jedziemy na takie małe jeziorka tutaj na dole. Dbajcie o mamę. No. W tym jeziorku, które jest za mną, które zresztą nazywa się Reflection Lake, czyli jezioro odbijające, miała się odbijać góra Mount Rainier, która jest gdzieś tutaj, ale zjechaliśmy trochę niżej do tego jeziora i mgły dalej tutaj są, więc zrobimy sobie śniadanie, poczekamy i może w międzyczasie widok wyjdzie. To będzie tak zwane, jak to mówią fotografowie, czekanie na warun. Tam, a nie, bardziej tu, o, tutaj się będziemy wspinać, nie na samą górę, ale tu pod górę i będziemy wzdłuż góry zaraz sobie szli. Idziemy na taki całodniowy trekking, który ma kilkanaście kilometrów, ale najpierw się musimy przygotować i spakować. Główną atrakcją Parku Narodowego Mount Rainier jest aktywny stratowulkan Mount Rainier, będący najwyższym szczytem Waszyngtonu, jak i całego pasma gór kaskadowych. Szczyt ten jest uważany za jeden z najniebezpieczniejszych wulkanów na świecie. Dobra, spakowani, najedzeni, mamy bear spraya na niedźwiedzie, mamy zapasy jedzenia, mamy bardzo duże zapasy wody, mamy apteczkę i masę innych rzeczy, bo jak widać plecak na jeden dzień całkiem spory i ruszamy na szlak. Dobra, startujemy tutaj i idziemy Skyline Trail. Dookoła, tutaj, jakieś punkty, pod lodowiec i schodzimy. Właśnie spotkaliśmy innych piechurów, powiedzieli, że za kilkaset stóp będziemy przy miejscu, gdzie mijali czarnego niedźwiedzia. Okay. Jak Ola słusznie zauważyła, byliśmy przyzwyczajeni z Alaski, że jak są niedźwiedzie, to raczej się wszyscy nawzajem ostrzegają i uważają, uciekają stamtąd i w ogóle nie zbliżają się do niedźwiedzia, szykują bear spraya. A tutaj niedźwiedzie są bardziej traktowane jak atrakcja turystyczna. No po pierwsze są to czarne niedźwiedzie, a nie gryzli, więc są dużo mniejsze i tak nie atakują ludzi. Znaczy gryzli też nie atakują, po prostu jak podejdziesz za blisko, to możecie przegonić, trzasnąć łapą, urwać ci głowę, ale nie zaatakujecie sam z siebie, żeby cię zjeść czy coś w tym stylu. Ale tutaj faktycznie widzę, że już ludzie stoją i chyba robią zdjęcia. He's right up against the shadow, it's hard to see. Thank you. Ty widzisz? Aha, takie brązowa kulka. Oj, oj, faktycznie, daleko tam. Co on tam robi? Tak jakby był schylony i pił wodę. Trochę jak pił wodę, jakby pił wodę, no. A jak tu jest? No jak w raju. Może dlatego to miejsce się nazywa Paradise? Może. Patrzcie, ile kwiatów wszędzie. Normalnie jakby tu ktoś przychodził i nasypywał co roku. Ja myślę, że właśnie w raju jest tak, że się leży na takiej polanie i te niedźwiedzie przychodzą, ty je głaskasz, one ci przynoszą jagody. Myślisz, że w raju są niedźwiedzie? Mam nadzieję. I przynoszą jagody? No. No nie wiem, nie wiem.
oglądamy wasze, wasze filmy, a moja żona jest waszą wielką fanką. To bardzo nam miło. Synem. To są ci słynni ludzie. Dzień dobry. Miło nam poznać, Karol. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. W ogóle fajnie spotkać. Dosyć często. Fajnie wiedzieć, że istniejecie. Że jesteśmy prawdziwi. Tak. A tu zobaczcie, jest najlepsza koszulka ever. Proszę bardzo. Kosmiczne połączenie. Są busy, lody, tablice rejestracyjne i hot dogi. Schodzimy już powoli ze szlaku, za nami jakieś 11 km i doszliśmy teraz do takiej części, która jest łatwiejsza do przejścia, bo można sobie wejść i wrócić, nie czaić całego szlaku i bardzo dużo ludzi tutaj, nie wiem, zaraz nagram jakieś dodatkowe ujęcia, ale całkiem dużo ludzi tu chodzi, bo po pierwsze z tego parku jest blisko do Seattle i do innych większych miast, więc sporo ludzi tu przyjeżdża i my akurat trafiliśmy na weekend, ale po drugie to ten park jest czynny tylko przez kilka miesięcy. Ponoć jeszcze 2-3 tygodnie temu ten szlak był zamknięty, bo leżał tutaj śnieg i od września bardzo często też są już pierwsze śniegi, dlatego wszyscy starają się tu przyjechać wtedy, kiedy można, czyli przez te mniej więcej 2 miesiące i w niektórych miejscach robią się wręcz korki. Więc jak tu kiedyś będziecie, to warto albo wyjść wcześniej i jak najszybciej znaleźć się gdzieś tam na szlaku, albo spróbować w tygodniu. Sześć i pół godziny już idziemy. Spory ten trekking. No, niedźwiedź jest strasznie blisko ludzi, a ci ludzie się nie boją. Myślę, że to się może źle skończyć za chwilę. Bo są trochę za blisko. Chyba wyjmę bez spraya. Ola, nie myślisz, że jesteś trochę blisko niedźwiedzia? Nie boisz się? Jednych oglądaczy, widzów spotkaliśmy na szlaku, a drudzy zostawili karteczkę za szybą. Pozdrawiają. My też pozdrawiamy. I taki motyl. 7,5 godziny, 12,5 km. Ponad 4000 kalorii spalonych. Ja bym chciała przytyć, a Karol mówi, że straciliśmy dzisiaj 4300 kalorii. Kiedy ja to zjem? Chyba przez tydzień. A co byś musiała zjeść? Co tyle ma kalorii? Nie wiem, konia. Konia nie. Koni nie jemy. Ale z 15 hamburgerów. Dotarliśmy do busa. Piękny szlak, ale jesteśmy tak padnięci, że ja nie wiem, jak zaraz stąd ruszymy. Ola już rozłożona na kanapie i chyba nigdzie nie jedzie. Ale musimy jeszcze kawałek stąd przejechać, wyjechać z parku, znaleźć jakieś miejsce na nocleg, bo jutro kolejny piękny park narodowy przed nami, dalej w Waszyngtonie, tym razem Olympic National Park. Jedziemy. Dojechaliśmy do kolejnego parku narodowego w stanie Waszyngton, tym razem do parku Olympic National Park, który znajduje się na półwyspie Olympic i właśnie idziemy na pierwszą plażę. Właśnie jakaś mała mysza mnie przestraszyła, bo tu nigdy nie wiesz, czy to duży niedźwiedź, czy mała mysza. Odgłosy i strach podobny. A my idziemy na plażę, która się nazywa Ruby Beach i dzisiaj w sumie to będzie tyle, bo praktycznie cały dzień spędziliśmy w drodze, żeby tu dojechać i jutro będziemy eksplorować resztę parku. Beside me in every dream.
W drodze z plaży na kemping okazało się, że mamy jakiś problem z samochodem, bo zaczęło w środku śmierdzieć płynem chłodniczym. I jak zajrzałem pod auto, no to widać, że mamy jakiś wyciek, ale jest w takim dziwnym miejscu, że nie widać skąd, bo to ani przy chłodnicy, ani przy zbiorniczku, tylko gdzieś tam po drodze, w jakimś takim zakamarku. I ciągle nam trochę tego płynu ucieka, a już jest środek nocy, więc zatrzymaliśmy się w jakimś ciemnym lesie, żeby tylko przeczekać do rana. Ranek będzie jaśniej, to jeszcze zajrzę, zobaczymy co to, czy dużo nam tego płynu było. I chyba trzeba będzie jutro poszukać mechanika, a może nawet pojechać na lewecie do tego mechanika. No ale to zobaczymy jutro. Dobranoc. Uzupełniłem płyn w chłodnicy, bo faktycznie trochę go straciliśmy i to potwierdziło się już dzisiaj, że mamy gdzieś wyciek, ale dalej nie widać za cholerę gdzie, bo jest w jakimś takim dziwnym miejscu, prawdopodobnie z jakiegoś węża, że nie widać tego. I znaleźliśmy jakiegoś mechanika za jakieś 15 km stąd. Spróbujemy odpalić, przejedziemy kawałek, zobaczymy czy uda się dojechać, czy trzeba będzie wzywać lawetę. Ale mam nadzieję, że dojedziemy sami, bo na lawetę to będziemy parę godzin czekać. Dobra, udało nam się dojechać do miejscowości. Niestety mechanik był cały zapakowany i dopiero jutro może nam sprawdzić auto, ale dał mi namiary na drugiego mechanika, więc jedziemy i szukamy drugiego. A w ogóle to jesteśmy w miejscowości Forks z serialu, a właściwie z filmu, który był serią i miał kilka odcinków, z filmu Zmierzch. Bo to tutaj... Z twojego ulubionego tutaj. Tak, z tydzień temu musiałem nadrobić wreszcie, żeby mniej więcej wiedzieć, co się działo, bo akcja tego filmu dzieje się w tych okolicach. Dobra, auto u mechanika powiedzieli, że potrzebują parę godzin, żeby ogarnąć. Jeszcze dokładnie nie wiemy tak naprawdę co, ale powiedzieli, że naprawią. W każdym razie nie będziemy siedzieć tam u mechanika i czekać. Spakowaliśmy plecaki, idziemy na miasto, no bo w końcu jesteśmy w mieście z Zmierzchu. Najpierw coś zjemy, a potem może pochodzimy, poszukamy jakiejś lokacji z tego filmu. A w ogóle, jestem ostry? Jestem. A w ogóle to właścicielką warsztatu, w którym byliśmy, warsztatu, który się zresztą nazywa Eagle Auto Repair, jest Indianka, która przez 20 lat mieszkała na Alasce, a teraz mieszka tutaj właśnie w Forks i była tutaj też 10 lat temu podczas kręcenia tego filmu, bo to chyba już jest 10 lat, ten film ma jak nie więcej. 11 nawet. Nawet 11, Ola podpowiada. I po pierwsze nam powiedziała, że przyjeżdża masa ludzi tutaj, żeby te miejsca odwiedzać i że fajnie to nakręciło gospodarkę tego miasta. Właściwie miasteczka, bo jest bardzo nieduże, ale też powiedziała, że bardzo wiele osób myślało, że te wierzenia indiańskie, które były tam przedstawione w filmie, że są prawdziwe, to, że oni tam pochodzą od wilków, to tutejsze plemię i tak dalej. Ale właśnie wytłumaczyła nam, że wszystkim opowiada, że to niestety była ściema. Ale jeżeli chodzi o wierzenia indiańskie, to poleciła nam, żebyśmy jutro pojechali do miasteczka Lepusz, czy Lapusz? Nawet jakaś plaża jest obok, bo jutro wieczorem będzie się tam odbywał jakiś rytuał indiański, krąg uzdrowienia. I powiedziała, że jak najbardziej jesteśmy tam mile widziani, żebyśmy przyjechali, wzięli w tym wszystkim udział i zobaczyli sobie, jak wygląda właśnie takie indiańskie święto. Więc jak naprawią nam do tego czasu auto, to pojedziemy. Tu mamy szpital, który był w Zmierzchu. Faktycznie koniec świata i nie za wiele się tu dzieje, bo właśnie dotarliśmy do centrum szukając czegoś do zjedzenia i to jest taki, powiedzmy, rynek miejski, ale mam nadzieję, że coś będzie otwarte. Może. Powiem wam, że czuję się trochę jak jakiś popieprzony chodząc po tym mieście, po którym praktycznie nikt nie chodzi, szukając miejscówek z jakiegoś filmu romantycznego o wampirach dla nastolatek. No ale mamy tak dużo czasu. Już się nie tłumaczy. Nie ma tu nic innego do roboty. No muszę się wytłumaczyć.
A że nie ma nic innego do roboty, no to po prostu chodzimy. A ja właśnie jakąś wielką czaszkę zauważyłem i nie wiem, czy to ze względu... Wampiry. The book was based here in Forks, but the movie was not filmed here because Washington's, they got everything all set up with the motels and the food and the catering and everything. And then they discovered that the state wouldn't give them a tax break. Oh. So the movie folks went to Oregon. Od pani, która ma sklep z jakimiś artykułami związanymi z filmem i nawet ma znak, że organizuje wycieczki związane ze Zmierzchem, dowiedzieliśmy się, że po pierwsze film bazuje na książce, a po drugie książka była właśnie osadzona tutaj w Forks, ale autorka tej książki nigdy nie była tutaj w Forks, bo chyba jej się nie chciało po prostu przyjechać, sama pochodzi z Arizony i pisała książkę siedząc w Arizonie, w Phoenix, i po prostu sobie wygooglowała to miasto, wygooglowała jakieś biznesy, miejsca, zdjęcia, domy. Autorka sobie wygooglowała to miasto, obejrzała zdjęcia i na tej podstawie napisała książkę i ponoć dopiero pisząc drugą czy trzecią część przyjechała, żeby w ogóle zobaczyć to miasto na żywo. A autorzy filmu chcieli kręcić ten film tutaj, tylko nie dostali takich ulg podatkowych jak planowali, więc przenieśli się po prostu do innych stanów i w końcu nie wiem, czy nakręcili tu kilka scen, czy w ogóle nic nie kręcili, bo dwie różne wersje słyszałem, ale mam nadzieję, że tak cokolwiek było dokręcone. Powiem wam, że trochę słabo, jeżeli ktoś przez całe życie był wielkim fanem tego filmu, czytał wszystkie książki, odłożył na to wszystkie pieniądze, łącznie z pieniędzmi z komunii, przyjeżdża tu, idzie do sklepu, w którym jest wielka reklama, że organizują wycieczki po miejscówkach z tego filmu i właścicielka sklepu mówi, że proszę pana, ale ten film nie był tu kręcony, bo nie dostali ulg podatkowych, więc kręcili gdzie indziej. Koniec. Trochę słabo. Zawędrowaliśmy w miejsce, w którym rzekomo miał być dom głównej bohaterki, ale okazało się, że to był tylko ten książkowy dom, a nie ten, który wystąpił w filmie, bo ten, który był w filmie, był nagrywany w Oregonie i swoją drogą niedawno kupili go nowi właściciele, którzy wynajmują go na Airbnb i można sobie tam przenocować. To, co za mną słyszycie, to jakiś helikopter wojskowy, który sobie lata i nam zakłóca. A więc wracamy powoli do mechanika i w sumie jesteśmy mega rozczarowani, bo poza tym prawdziwym miasteczkiem, po którym sobie pochodziliśmy i które jest takie, no, nic tu się nie dzieje i nuda, a no to praktycznie nic nie zobaczyliśmy z tego filmu poza jakimiś kilkoma plakatami w sklepikach. Więc jak jesteście fanami tego filmu, to nie przyjeżdżajcie tutaj specjalnie na koniec świata. Chyba naprawione. Wygląda na to, że auto naprawione. Ta przyjemność nas kosztowała jakieś $300. Jakieś tylko 320? 324, dokładnie. Okazało się, że do wymiany była nagrzewnica, z której właśnie ciekł płyn chłodniczy, plus jeszcze jakieś tam końcóweczki, pierdółki i tak dalej. Ale auto działa, możemy jechać dalej. Tyle tylko, że straciliśmy cały dzień, bo już jest 17, więc jedziemy ogarnąć jakieś miejsce noclegowe i dopiero jutro będziemy zwiedzać dalej. No dobra, jednak jeszcze zdążymy dzisiaj odwiedzić jedną plażę i przyjechaliśmy właśnie na plażę Rialto Beach. Obok jest miejscowość La Push i wszystkie te tereny są terenami indiańskimi i to akurat zgadza się z tym, co było w Zmierzchu, że to były tereny indiańskie, które należały do wilkołaków, a tam w Forks mieszkały wampiry i nawet tutaj jak jechaliśmy tą główną drogą, to w pewnym momencie tam, gdzie zaczynały się tereny Indian, była taka tablica, że zakaz wampirów za tą granicą. Także wampirów tu nie ma. Zobaczymy, czy są wilkołaki. Nie wiem jak z wilkołakami, ale na pewno są szopy, niedźwiedzie i kardynały.
Dzień dobry. Pierwszy raz na noc zostawiliśmy nasze krzesełka na zewnątrz i ściągnęliśmy deszcz. Pierwszy taki duży deszcz podczas tej podróży. I dopiero teraz przestało padać, więc robimy coś do jedzenia. Zbieramy się. Znaczy nawet nie przestało padać, bo dalej na mnie trochę kropi, ale już nie pada tak mocno. A krzesełka niestety zalane. O proszę, suszam się. Ale nie ma co się dziwić, że pada, bo Waszyngton i Oregon słyną z deszczy. Waszyngton to najbardziej deszczowy stan w USA. Rocznie spada tu średnio 100 cm deszczu. Dla porównania to 2 razy więcej niż w Warszawie, 40 cm więcej niż w Londynie i 35 cm więcej niż w Sosnowcu. Park Narodowy Olympic zajmuje większość Półwyspu Olympic, położonego w północno-zachodnim krańcu stanu Waszyngton. Olympic National Park jest jednym z najbardziej zróżnicowanych parków w USA. Poza wybrzeżem oceanu i wysokimi górami znajduje się tu też jedyny w kontynentalnych Stanach las deszczowy. Wyszło słońce, poprawiła się pogoda, a my przyjechaliśmy do miasteczka Lapusz na terenie rezerwatu indiańskiego, gdzie zostaliśmy zaproszeni na ceremonię indiańską, która nazywa się Healing Circle, czyli lecznicze koło. Nie mamy pojęcia, co to będzie, ale idziemy się przekonać. Już pobębnione. Jesteśmy po tych indiańskich rytuałach. Z tego, co nam się udało dowiedzieć, to jest to coś w rodzaju takiej modlitwy uzdrowienia. I bardzo wiele osób przychodzi tam z jakimiś problemami alkoholowymi, z uzależnieniami i takie spotkania bębniarskie i te śpiewy indiańskie mają im pomóc w uzdrowieniu i bardzo wielu osobom ponoć pomagają. Ale szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę więcej jakiejś takiej kultury indiańskiej w tym wszystkim, bo wprawdzie te tańce i te śpiewy były związane z ich kulturą i raz na jakiś czas pan opowiadał, czego dotyczy dany utwór, ale wszyscy byli poubierani w Nike, w jakieś buty koszykarskie, spodnie koszykarskie, dresy, koszulkę z Tupakiem i ogólnie takie mocno amerykańskie motywy, a niekoniecznie jakieś plemienne indiańskie. Ale i tak ciekawe doświadczenie. Dzień dobry. Dzisiaj pogoda też bardzo ładna. Przynajmniej zapowiada się ładna. Więc powinniśmy dzisiaj jeszcze parę jakichś ładnych trekkingów w Parku Narodowym Olympic zaliczyć. Ale w ogóle chciałem Wam pokazać, gdzie spaliśmy przez ostatnie 2 noce. Bo spaliśmy pod prywatnym domem takiej starszej pary, która postanowiła sobie swój ogródek przerobić na kemping.
i po $20 za miejsce z ciepłym prysznicem, z łazienką, z ławeczkami. Wynajmują, mają tutaj kilkanaście miejsc, ale jak sami powiedzieli, u nich miejsc nigdy nie brakuje, więc nawet jak wszystkie są zajęte, to zawsze jakichś podróżnych przyjmą. I trafiliśmy na nich przez aplikację iOverlander. I jak będziecie podróżowali po Stanach, to polecam, bo jest tutaj dużo, w tej aplikacji dużo właśnie takich, po pierwsze ciekawych, dosyć tanich miejsc kempingowych, a po drugie bardzo dużo darmowych. Proszę, tu mieliśmy taką ławeczkę, tutaj miejsce na ognisko, tu się suszy lodówka, bo trzeba będzie dzisiaj zasypać nową porcją lodu, który kupujemy za $2 na stacjach. A tu za płotem zaraz mieliśmy akurat taki mały ogródek z jabłkami, którymi nas właściciele poczęstowali. Bardzo smaczne. A w ogóle to w ostatnich dniach kilka osób dołączyło do naszego Patronite'a, zostało patronami naszego kanału na YouTubie i wybrało ten próg, w którym pojawiają się tutaj i symbolicznie podróżują razem z nami. I zaraz właśnie te osoby dopiszemy, ale przy tej okazji mega krótko parę słów o naszym koncie na Patronite'ie. Tego konta na Patronite'ie nie założyliśmy po to, żeby na tym zarabiać. Nie chcieliśmy tam konta zakładać, bo zarabiamy na inne sposoby, między innymi na książkach i na chleb nam nie brakuje, ale bardzo wielu z Was pisało do nas, że fajnie, żebyśmy coś takiego założyli, żeby po pierwsze można było jakoś symbolicznie nas wesprzeć, a po drugie, żeby można było sobie zamówić na przykład pocztówkę z naszej podróży, czy właśnie symbolicznie podróżować razem z nami, pojawić się w napisach na końcu filmu, zamówić sobie jakąś pamiątkę i tak dalej. Więc konto na Patronite założyliśmy właśnie na Waszą prośbę. Dalej to konto istnieje, dalej można tam dołączać, żeby między innymi właśnie zamówić pocztówkę. Wyruszyliśmy na szlak, idziemy na górę Storm King, która znajduje się bardzo blisko tego jeziora i tych wodospadów, na których byliśmy wczoraj. Jest ponoć jakiś bardzo ładny widok z góry. W sumie jakieś 6 km, ale ponoć bardzo, bardzo stromej, bardzo trudnej wspinaczki, bo 2000 stóp się zmienia wysokość, czyli jakieś 600-700 metrów. No ale zobaczymy, może uda nam się dojść do góry. Pani nas ostrzegała, rangerka przed chwilą, że trzeba uważać, że jest ślisko, że jest dużo jakichś skałek, że parę lat temu ktoś tam zginął, bo się poślizgnął. Ale generalnie to poleca, bo ładne widoki. Pani ranger nam powiedziała, że tutaj, gdzie kończy się szlak i zaczynają się liny, to są liny, które nie wiadomo kto tu daje, po prostu przenoszą tu kolejni piechurzy i rangerzy je usuwają, bo nie chcą, żeby tu ludzie wchodzili. Parę lat temu już ktoś zginął na tym szlaku, ale za każdym razem jak usuną liny, to zaraz szybko się pojawiają kolejne i ludzie znowu wchodzą i powiedziała, że możemy wejść, ale na własną odpowiedzialność. Więc... Uważaj, bo masz wąską drogę. Więc wchodzimy. No i doszliśmy na szczyt i całkiem ładny widok. Jesteśmy padnięci po trekkingu, bo przeszliśmy ponad 8 km, ale jeszcze zajechaliśmy na jakieś takie wzniesienie, z którego widać całe pasmo górskie. To miejsce się nazywa Hurricane Ridge bodajże. I patrzcie jakie góry. Wow.
tam, za tą wodą, już jest Kanada, tam jest Vancouver, więc jesteśmy już bardzo blisko granicy. Zdobywanie szczytów po amerykańsku, droga wprawdzie byle jaka i szutrowa, ale prowadziła prawie na sam szczyt, więc dojechaliśmy samochodem tak wysoko i patrzcie jakie widoki. A szczyt już jest ten właściwy tam, więc wejdziemy chyba w 5 minut. Jechaliśmy na jakiś koniec świata i pod skałką znalazłem portfel pełen pieniędzy. Całe szczęście pełen też dokumentów, więc może będzie łatwo znaleźć właściciela chyba dokumentów, na pewno karty kredytowe. Okej, znalazłem prawko i na prawku jest adres zameldowania Washington Alexandria. Zaraz zobaczymy gdzie to jest. Wróciliśmy ze szlaku i przy samochodzie na parkingu, gdzie poza naszym autem nie było nic, podjechało inne auto. Jakiś pan przyglądał się naszemu busowi, zobaczył napis, że dookoła świata, zaczął zagadywać, chwilę z nim pogadałem. Jak już się żegnał, powiedziałem, że słuchaj, czy mogę cię coś zapytać, bo w sumie mam pytanie. Co się robi w Stanach, kiedy znajdziesz portfel? Jak znaleźć właściciela, jeżeli nie mam numeru, mam tylko jego prawo jazdy i kartę? A on mówi, znalazłeś portfel? To ja wytłumaczyłem mu gdzie i tak dalej. On okazało się, że jest rangerem i że dostali tutaj w tym parku właśnie z godzinę temu telefon, że ktoś zgubił portfel i że szuka i mają namiary na tego właściciela. Zaraz mu on zjedzie na dół tam, gdzie jest zasięg, zostawi to w bazie, zadzwonią i gościu ma tutaj wrócić i odebrać i prosił, żebyśmy dali jakąś naszą wizytówkę, żeby właściciel portfela miał kontakt, żeby mógł jakoś się z nami skontaktować, podziękować czy coś. Także w każdym razie rozwiązanie sytuacji, happy end. I... A już ja powiedziałam. Co ja powiedziałaś? Powiedziałam, żeby powiedział, że to Polacy znaleźli. A, tak. No, żeby Amerykanie wiedzieli, że Polacy jak znajdą portfel, to oddają, że nie zabiorą pieniążków i że są fajnymi ludźmi. No i na koniec pan ranger powiedział, że kocham polskich ludzi. Tak. No, więc chyba nam się udało zrobić dobry marketing, dobry PR dla Polski.